A tam w oddali gigantyczne schronisko dla psów, w którym zaadoptujemy nasze pierwsze zwierzątko. Do rodziny trafi prawdopodobnie nowy piesek. Oglądajcie jakie dalej. Jakie duże to schronisko jest. Tak, to jest bardzo duże schronisko z różnymi psiakami. Tutaj no, ich jest. Zobaczcie, wow. Ile psów! Yeah, teraz jakiego wybrać? Piękne rybki, prawdziwe, które pływają sobie tutaj w akwarium, w Minecraft. Takie malutkie, widzicie? O, tam jest jedna, tam jest druga. A co jakby pójść nie po rybki, tylko po inne zwierzęta, takie nowe, do zaadoptowania? Ale musimy troszeczkę ciszej mówić, bo tam stoi Baby Sonic i nas podsłuchuje. Dzisiaj pójdziemy sobie do takiego pewnego budynku. Ej, Babusiu, nie podsłuchuj! To nie możesz, dla ciebie to nie jest nic. Siedź tam tutaj w domu. Za ścianą. Wyjdziemy teraz na zewnątrz. Żeby chodzi, bardziej widzom tutaj powiedzieć, Babuś, siedź w środku, nie ruszaj się, nie wychodź. Mówię poważnie, nie wychodź. Zamykamy drzwi, żeby on nie słyszał, nie podglądały, bo my dzisiaj pójdziemy do schroniska i zaadoptujemy psa, pieski. Dużo, dużo psów będzie do wybrania, ale my tylko weźmiemy jednego. Zobaczycie jakiego, oglądajcie filmik do samego końca, a teraz możemy zrobić wyścig na apeczkę w górę. Dawaj, zobaczymy, kto jest szybszy. Baby Sonika, no, od drzewa do drzewa. Baby Sonik, słuchaj, ej, jest akcja. Babusiu. Gdzie ten Babuś się schował? Gdzie jest Babuś? Ej, chodź tutaj. Tu go nie o, jest, w tym tutaj. A tu jest, dobra. Babusiu, chodź, robimy wyścig na apeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Czy wy klikający łapencję pod tym filmem, czy my dobiegający do tamtego drzewa? Ścigamy się od drzewa do drzewa. Zobaczymy, czy w tym czasie klikniecie łapeczkę daleko. W górę i napiszecie komentarz, fajny piesio, coś takiego napiszcie. Uwaga, ścigamy się za 3, 2, 1. Stać szybko, już biegiem, kto będzie pierwszy? Ja będę pierwszy. Nie, ja jestem na prowadzeniu. Ja prowadzę. Wygram, ja prowadzę. Babuś ostatni. To ja wygram. Wygrałem. Nie, ja wygrałem. Babuś ostatni. Babuś na końcu. Babuś, co tak tym słabo? Tym razem no, ci się nie udało. Sabiutko, Babuś, co to się nie udało? O, no, pisał tabliczkę. Coś tu? Nie udało się, napisał, czekaj. Wygrałem? No nie, on tak się spytał, bym powiedział. Wygrałem? No, tak średnio bym powiedział. No tak średnio. Ale dobrze, Babusiu, że biegałeś. Ej, widzowie, chociaż. czekaj. Widzowie, napiszcie Babusonikowi pod tym filmem, czy on wygrał. O, niech widzowie zadecydują. Piszcie komentarze teraz, czy Babusonik waszym zdaniem wygrał, czy przegrał. Napiszcie mu specjalnie, że wygrał. On będzie czytał wasze komentarze. Specjalnie, wiecie, żeby był szczęśliwy. Dobra, okej, Babusiu, chodź do domciu, bo my się wybieramy w podróż, ale ty zostajesz niestety w domku sam. A my pójdziemy szybciutko do schroniska. Dobra, Babusiu, chodź. Tutaj go damy w naszą tajną skrytkę, żeby go nikt tutaj nie widział. Idziemy, Babusiu, spać teraz. Skakuj, ty możesz się położyć. Tak, wskakuj do środka. Zobaczcie, tak, tutaj mamy takie tajne przejście na dół. Tutaj ma swój pokój. On tutaj śpi, ma swoje biurko, akwarium tak samo z komputerem. O, tutaj jest elegancko, też może I się wykąpać. I tu musisz zostać swoją dzisiaj, łazienkę. Wiesz? Babuś ma tutaj chwila. Dosłownie wszystko, tak, on tu zostanie, my zaraz przyjdziemy, my zaraz wrócimy, a może zobaczy z kimś, Babusiu. Babusiu, co ty robisz? Dobra, niech on idzie za nami. Zostaw go. Chłopcy, słyszałeś to? Nie, no, on tam jeszcze... Nie, idziemy. Zostaw go na tym kiblu. Dobra, niech on se na kiblu jest, a my idziemy teraz do schroniska. Oglądajcie do samego końca, pamiętajcie też o subskrypcji, żeby kliknąć taki czerwony przycisk na dole z dzwoneczkiem, wbijmy milion, już mało brakuje, ostatnia prosta przed nami, no weźcie, pomóżcie, subskrybujcie, z góry każdemu dziękuję. My wychodzimy właśnie z naszego tutaj domciu, w którym jest Baby Sonic, a Babuś nie może zobaczyć naszego nowego zwierzątka, bo to będzie prezent dla niego. Nowe, adoptowane zwierzątko. Czekaj, wyjdźmy tędy, bo musimy iść naokoło, tu dziury żadnej nie ma. I no pójdziemy ja teraz do schroniska, które znajduje się w tym kierunku. Tam podobno będzie dużo piesków, zobaczymy jakich, musimy wybrać tylko jednego, zaadoptować go i przeprowadzić do domu, ale weźmy, sprawdźmy, czy to się uda na pewno. Tak, no, dawaj, biegniemy, dawaj, chodź, idziemy. O, tutaj jest przejście. Jeziorko. Tak, mamy jeziorko chodź, piękne, zobacz. A tam w oddali gigantyczne schronisko dla psów, w którym zaadoptujemy nasze pierwsze zwierzątko. Do rodziny trafi prawdopodobnie nowy piesek. Oglądajcie jakie dalej. Jakie duże to schronisko jest. Tak, to jest bardzo duże schronisko.
mięsko z różnymi psiakami. Zobaczymy z jakimi. Mamy pierwsze wejście, mamy drugie wejście. Tutaj jest napisane o schronisko. I mamy pluszaki już jako pieski. Ojej, jaki słodziak. To tylko na razie są takie zabawki pluszaki wystawione przed budynek, ale w środku już powinny być normalne pieski. Dobra, to wchodzimy teraz do środka i zobaczmy. Halo, halo, na recepcji nikogo na razie nie ma. Ej, jesteśmy, przyszliśmy zaadoptować pieska. To może sami recepcja. Pójdźmy, ty, co? Na razie tutaj nie ma, kto by nas mógł obsłużyć, ale wejdźmy i zobaczmy, czy jakieś pieski już są. Tu jest pomieszczenie puste, kolorowe, to jest bardziej tak dla kota, bym powiedział. Tu jest też drugie pomieszczenie, trzecie, czwarte. Mamy już tutaj sporo pomieszczeń, one są... O, słyszę, patrz, jest pies, skoczył na dół. Jest, widzę, pierwszego psa, widzę. Ale on wygląda, ulala, też jest piękny, taki bardziej brązowo-szary, bym powiedział. Chodź tutaj, podejdź, patrz, patrz, słyszał, jak zagwozdałem, patrz, podbieg. Ej, ale fajnie piesią, słucha. O, chodź tutaj, ej, patrz, troszeczkę, spodziewał się. Słodziak. Fajny piesek. Dobra, tyle teraz tylko pytanie, jakiego będziemy adoptować. Przejdźmy się dalej, zobaczmy, tutaj mamy kraty dookoła, żeby te psy jakoś nam nie uciekły. Tak, też widzę kolejnego, patrz, jak on biegnie. Taki jest karmelowy, taki biało-siwy, coś takiego. O, spojrzał się na mnie. Ojeju, słodziak kolejny. Tylko jakiego by tu pieska zaadoptować? Mam jakieś drzwi, mały, otworzyłem je. Pana. Ej, tu jest jakaś skrzynka, chodź zobaczyć. Mam skrzynkę. Gdzie? Co to za... O, tu jest kości, wiesz. Możemy ich nakarmić. Ale super, bierz kości. Nawet mam jakieś hot dogi. Ile tych kości jest? Ja, będziemy mogli dawać, rzucać te kości tym pieskom. Ale super, dobra, bierzemy całego staka 64 kości. To chyba specjalnie jest, wiesz? Ej, mam nawet hot dogi. Co jest? Hot dogi... Ej, to chyba nie dla psa, to chyba dla nas. Zobacz, czekaj, dwa hot dogi. Ja jeszcze se kości wezmę. Ej, dawaj, a ty. Co tam nakarmię? Dla nich to są kości, a dla nas hot dogi. Pa, z mięsem. Ale fajne hot dogi, możemy chyba zjeść, z musztardą jeszcze. Bierz hot doga, te biorę, nie? Dobra. Ja mam wzięte, o dobra. Jo, idziemy dalej, sprawdźmy. Tutaj jest kolejne pomieszczenie i ich jest naprawdę sporo. O, do tych piesków nawet możemy sobie wejść. O nie, nie, prawie uciekł. Widziałeś? O, ten pies szybko chciał uciec. No nie możemy wypuszczać. Gonić nie będę chciał za nimi. No to nie są nasze psy, więc tego. Jest kolejny piesek, kolejny piesek. Tutaj są aż 3, 4, 5, 6. Tam jakie są psy, ile ich tutaj jest? Chodź tutaj, zobacz, oni mają wybieg taki, na dwór, ile tutaj ich jest. No i zobaczcie, ile psów, teraz jakiego wybrać? Nie, tu jest od koloru do wyboru, no zobaczcie, tyle jest tych psów, że teraz kogo wybrać? Ten piesek musi być jakiś wyjątkowy, wiesz, takiego, co będziemy brali. Tak, musi być wyjątkowy, bo możemy wybrać tylko jednego, będziemy adoptować jednego pieska, teraz tylko pytanie, jakiego ich jest? Jest tak wiele. Duży wybór. No i co teraz? Jakiego? Idziemy, chodźmy, się zobaczymy, przejść dalej. No. Może ten jakoś jedyny w naszych oczach zabłyszczy. A ten dziuś tego też, nie? Ich jednym wszyscy stoi. Się patrzą na ciebie, oni są kości. Ej, dawaj, rzućmy komuś kości przez to. Może, czekaj, rozwalę szkło i rzucę im. Czekaj, rozwaliłem szkło. Nie, rozwalę. Macie gości. Amciu, jedz kość temu, patrz. Zjadł sobie normalnie. Pojoko wielko kość. Tylko ja wyrzucę. Dobra, masz, nakarmiliśmy ich, dobra. Patrz, jak biegnie pod kości. No idą. Dobra, na razie niech sobie tam szamają. Idziemy dalej zobaczyć kolejne piesełki tutaj. Jest taki szary, taki bardziej czarny. Tutaj mamy takie białe. O, ten jest biały, ten jest taki bialutki. No. Bardzo ładny kolor, taki czyściutki, bym powiedział. Idziemy dalej. Mi się ten dalej. Czarny podoba. No, tu jest dużo tych psów. O, tutaj jest ten taki czarny, no. Taki nie bardziej szaro, taki czarny, no, lekko, nie? Szary. No, różne mają... Ej, słyszałem coś. Co to było? Gdzie? Słyszałem jakiś dziwny dźwięk, taki jakby jakby coś syczało. Ej, słyszysz to? Ja też go słyszałem, no. Ej, serio, słyszałem. Jakby coś tutaj słyszało. Ej, słyszałem dźwięk, to jakby coś pies? Syczało. Taki dawało... Nie, to nie. Nie był dźwięk psa, taki s... Ej, tutaj gdzieś to syczy. Słyszę. Halo? Coś tu leży. Ej, zobacz. Co to jest? To jest duży... Ej, to jest jakaś zmija, wąż? To, no. to coś jest też do zaadoptowania? Ej, nie, to się rusza, na pewno patrz. Nie podchodź do tego. Normalnie syczy. Patrz, to chodzi. Wow, jakie to długie. O, jak to jest pełza. Jakaś żmija, wąż. Jo.
Wow, ej, ale my z żadnej żmii nie chcemy zaadoptować. Uważaj, nie rób gwałtownych ruchów, to się na mnie patrzy, żeby to tylko nas nie dziapnęło. Ruchów, on jest koło ciebie, do mnie nie podchodzi. Mnie. Ja nie wiem, czy takie węże powinny być na wolności. Jakby żmije, węże, ja się nie ruszam na razie, to coś no ja koło mnie chodzi. Ej, ale do mnie to podchodzi. To chyba nie ma zębów, bo to nie atakuje nas, wiesz? Ten wąż żmija jest przyjazny. O, patrz, wraca do siebie z powrotem. Ale on ma zobacz. Język długi, on widziałeś? On nas tylko obmuchał i on się położył. Patrz, leży teraz. O nieju, dobra, zostawmy go, nic nie róbmy, wiesz? Idziemy. I my w żadnego węża żmii nie chcemy adoptować, więc tam nie idziemy do niego. Majstą, chodź tutaj do mnie, zobaczysz, patrz, to nie jest pies. Co to jest? Innego. To też to za adoptowania? Chyba. Zebra? Co? No, co ona tu robi? Ej, patrzcie, tu jest zebra. Taś, patrzy się na mnie. Jak to gada. Ona też jest I ja, zobaczcie, jestem w środku, tu przy zebrze, patrz, wszedłem no do niej do środka. Tutaj. Cześć, ale jej też nie chcemy adoptować. No nie, zebry nie. Ej, jestem no tutaj, kolejne psy, jestem w środku, patrz, z psami jestem. One nic widzę, mi nie robią. Nie wypuść, ej. Ty, daję im kości. Macie, jedźcie sobie kości. Amciu, amciu, ciapi, ciupapi. Zobacz, ile im daję kości, macie. Zżryjcie to. Dwóm tak dużo nie dawaj. Jedz tutaj to, jest więcej. Jedz to. Ej, jeden piesek wyszedł nawet. Co jest jeden gane? Jest na wolności o nie. Tutaj. To nie Ty my. Ty go wypuściłeś? Ale nie, to my nie wypuszczamy. Nie, o. To co on tu to robi, nie my, piesku? To nie my. To nie Wróć my wypuszczamy. Na swoje miejsce, okej? Okay? Dobra, ej, no, zobacz, lepiej zamknijmy się, do sobie, pobiegłeś. Bo zaraz tu wszystkie zwierzęta wypuścimy. Lepiej uważajmy. Nie możemy tutaj te zwierzęta wypuszczać na wolność, bo one czekają na adopcję przez kogoś, więc mogę do nich wejść do środka, zamknąć drzwi, jestem teraz z pieskami, patrzcie. Jak one ja biegną do mnie od razu. Ale co, ciaki, mogę Cześć, nawet dawać pieski. Kość, patrz, dałem kość jedną, drugą, dałem dwie kości temu, patrz, jedna kość, druga kość, o, dałem temu kość, klikam na nie prawym przyciskiem, daję im kości. Ale super, ja też a tu zebra się patrzy. Biedna żona chce być adoptowana, ale my zebry nie chcemy. Dobra, idziemy sobie dalej. Jakiego tu psa wybrać? No weźmy się, zastanówmy, no. Nie dawaj hot dogów psom! Ej, co ty robisz? Czemu? Nie dawaj hot dogów psom! No dobra, to nie psy będę. Nie jedzą hot dogów, tylko kości. Okej, okay, już. Hot dogi dałem im kości też jak się najadły, karmi, no. Wiesz? Ale jakiego psa wybieramy? No bo tak cały czas się zastanawiamy i jakiego wybrać? No tylu szczerze mówiąc, twoich jest. Tu jeszcze nie widziałem jakiegoś bardzo wyjątkowego. One wszystkie są fajne. No, dużo jest ich. Może wejdziemy tam, do tego środka tam i wtedy zobaczymy. Albo chodźmy jeszcze tędy sobie. Jakiego psa? O, tu jest kolejna skrzynka. Zobaczmy. Wow, tu mamy, ej, różne miski. Gwizdek nawet mamy dla psów. Czaisz? Wow, weź sobie gwizdek dla sobie, psów. Dawaj. Duch, ej, tak możemy nazwać imię dla psa. Miski dla psa, klatki dla psa. Ja, ile tego jest? Zobacz, wziąłem to sobie. Ej, przetestuję. W klatce takie jest jakiś piesek, uwaga. I tak jest. Nie, to nie piesek, to papuga. To nie jest pies. Co tu papuga robi? Nie wiem, ale ja papugi nie chcę adoptować. Ej, trzymam normalnie klatkę, patrz. I w tej klatce była papuga. Lol. Ej, patrz, mój gwizdek działa. Co? Gwizdasz? Nie gadaj. No, słyszysz? Czekaj, uwaga, też będę gwizdał. Czekaj i... Tak, gwizdam! Słyszę! No fajnie, nie? Ej, możemy sobie gwizdać, widzowie! Dawaj do jakiegoś na psy. Pieska, zobaczymy, czy się będą patrzeć. Mamy działający gwizdek na psa, tak on wygląda. A tak go słychać. O, do psów. Chodź, psy, chodź tutaj! Patrz, biegnie! Do tych psów można sobie gwizdać. Okej, okay, a tutaj mamy karmę dla psów. O, takie coś one jedzą. Zobacz, tutaj mam karmę. I mamy... Zobacz, czekaj, nie stój, nie wyjdź, odejdź. Patrz, okay. Mamy tutaj troszeczkę mniej karmy, więcej i najwięcej. To a zależy tu, pewnie, tu jak pies jest duży. Tam, Micha, no. Dla każdego psa trzeba rozdzielać karmę i dawać względem jego wagi. Czyli dajemy tyle jedzenia, ile on tam chyba waży. Dla jednego mniej, dla drugiego więcej, więc tutaj jest na przykład dla więcej chyba dla takiego większego psa, dorosłego, a no mniej dla takiego młodszego, mniejszego, to nie? Jedne większe, drugie mniejsze, tak, słuchaj. Tak. Dobra, to później możemy nakarmić taką właśnie karmą, zaraz damy tam do środka im, a tutaj mamy też name tag, mogę oznaczyć tego psa i dać mu imię. Czekaj, wezmę, otworzę kolejne klatki. Kto jest, czemu ja mam tu jakieś papugi, serio? O, królik, nawet królika miałem w klatce! Nie wierzę. O, ej, wyszło co jest? Pieski, na królika się... Ej, na królika się rzucił. O nie, się ty psie, niedobry. Ej, te pieski mnie chyba zaatakowały. Uważaj, ja to są jakieś dzikie psy. No i się o, czerwone oczy mam odstające. Uważaj, czerwone oczy mają. Ty poczekaj, ja im chyba dam jedzenie jakieś. I ej, niech się, czerwone oczy mają, patrzcie jakie pieski, one są macie, wkurzone na mnie. Ciebie. Stój w miejscu.
Zobacz na te psy, na te psy. Widzisz, one mają czerwone oczy, czekaj, stój. Tak, tak, widzę. Patrz, one się chyba zdenerwowały. Uważaj, przesuń się, nie idź, przesuń się. Patrz, one mają czerwone oczy normalnie. O, teraz na mnie biegnie. O, teraz za tobą. Ma czerwone oczy. Chodź, prowadzimy je do klatek. One, tak, do klatek, chodź do klatek. Okej, okay, czekaj. Wskakuj. Nie da rady, okej, chodź. I teraz zamykamy. Zamykaj, Dara. Okej, super, sam. Zamknęły. No, patrz, jak one się wszystkie wkurzyły. Mega się zdenerwowały. Tych a przecież psów, ja im kości dałem. Tych psów złych nie adoptujemy, nie. Dara, idziemy. Te też się wkurzyły, też, czerwone. No. Wszystkie się na nas wkurzyły i walczą jeszcze. A te nie, a te są w porządku. No. Dara, mamy kolejne przejście i tutaj pisze za tymi drzwiami PJ. PJ. Co to oznacza? Czekaj, wejdźmy sobie, nie co wiem, to no za zobaczmy. Będzie. Co tam jest? Co jest? Co tam jest? Jaki piękny pies! Wow, ile on ma nóg! Ulala! Niesamowity! Jaki długi! Jaki ma język, jakie zęby, no. Jakie oczy! Patrz, jak on macha do nas główką! Jakie zębuszki! Ojeju! Nas polubił, poczekaj, bardzo dam dużo ma. Czekaj, on ma jedną parę nóg, masz drugą, kość. Trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Ej, ile ma nóg w ogóle? Jaki on długi jest! Zobacz, jak to jest chyba kości, jakie mu dałem. No, patrz, zjadł patrz, kości, patrz. Ile no, je kości? Daję? A dam mu karmę. Masz karmę. On się chyba nazywa PJ. PJ, chyba Pucz Apilar tak się nazywa. Patrz, je karmę normalnie. Karmę. Jaki posłuszny. Ej, on jest, on jest najbardziej przepięknym psem oraz bardzo posłusznym. I jako się cieszy, macha jaki językiem. Fajny ojeju, on jest tutaj najsłodszy. Chyba trafiliśmy na odpowiedniego. Jak zagwizdam, zobaczymy, czy będzie mnie słuchał. Piesku, chodź tu! No, zagwizdaj. No uwaga, no i gwizdaj. Gwizdaj. No, gwizdam. O, słyszy, idzie. No, słyszy, gwizdaj. Tak, może do ciebie, teraz do mnie, jaki raz do mnie. Fajny gwizdaj. Piesio. No, dobry piesio. Chodź, patrz, podchodzi do mnie. Wow. Jest bardzo posłuszny. Ja by chcę go mieć. On jest najpiękniejszy, on jest najlepszy, to jest gwiazdka w moim oku. No, bierzemy tego piesia? Od pierwszego wejrzenia się zakochałem. No, on jest najlepszy, no zobacz, jest słodki. Ale super. Adoptujmy go. Nie mogę doczekać, jak przyjdzie do nas do domu. Tak, tylko on jest trochę dziwny, bo taki długi, taki niebieski i ma bardzo dużo nóg. Zastanawia mnie, czemu, po co? Czy on jest dobry? No raczej tak, uśmiecha się, wytyka język, więc Sebek, co ty na to? Adoptujemy go? No taki inny, ja jestem za tym. Będzie adoptujemy super, go. Zobaczysz. Dobra, idziemy tak, go zaadoptować. Okej, chodźmy teraz wspólnie wszyscy razem do recepcji i klepnijmy go. Chodź, Pidgeot, tutaj. Pidgeot, mówimy na niego czak, Pidgeot. Pidgeot czy jak? Pidgeot, czy on się zmieści się może? Ja rozwalę te bloki, on jest troszeczkę za długi. U góry weź rozwalaj, no i teraz już powinien się zmieścić. Ale te bloki są twarde. No, rozwalamy teraz. Okay. Chodź. Idzie. Dobra. Chodź, mamy pieska, widzowie, zaadoptowaliśmy Pidgeot i Pucz Apilar, chyba taką się nazywa. Ja, dalej, idziemy do recepcji, klepnijmy go tam. Patrz, jak on idzie za tobą, biegnie, wow. No, jaki słodziak. Ej, ciekawe, jak na niego zareaguje Baby Sonic. Dobra, recepcja jest, wydajmy tutaj, możesz zapłacić czymś, albo... Słuchaj, to nie, to ja tą smyczy po prostu zostawię. Ej, tutaj, czekaj, o. te psy były chyba za darmo. Dobra, okej, jest nasz ten budget i dobra, na razie nie ma recepcjonistki, bierzemy go, idziemy teraz z nim do naszego domu, wprowadzimy go do nas, a ciekawe, jaka będzie reakcja Baby Sonica. Ale super, jak on na niego zareaguje, spodoba. Jak co no, on ciekawe. Powie na niego i co się stanie, to już zobaczymy w następnym odcinku, także subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, wbijcie teraz na kanał do mojego brata, zostawcie też u niego subika, u niego będzie dokończenie, też jakieś nowe filmiki się pojawiają, bo też nagrywa Minecrafta, nazywa się na YouTubie Sebek, link macie na dole, albo kliknijcie teraz na środek ekranu na jego twarz i was przekieruje na jego kanał. Klikajcie teraz, bo odcinek się kończy. Zapraszam. Za 3, 2, szybko i zobaczymy, co jutro Baby Sonic powie na takiego pieska, to będzie ciekawe, także bądźcie jutro!